Gra się rozwinęła i już nie da się tak po prostu umieć podawać i kozłować i będzie git. Brutalnie się o tym przekonał Ben Simmons, który nie potrafi w meczach rzucać za 3. I jego obrońcy się cofali, on nie mógł rzucić za 3, ale też oni odcinali wiele podań pod kosz. Więc jego umiejętności rozgrywającego zostały bardzo ograniczone. To co powinna umieć jedynka na pewno to rozpoznanie mocnych i słabych stron swojej drużyny względem przeciwnej. Żeby wiedzieć jak niwelować swoje słabe strony i wzmacniać mocne. Rozgrywający też jest tą osobą, która rozpoznaje co robi przeciwnik i w obronie i ataku i komunikuje to swoim kolegom, żeby mogli się dostosować. Też przy układaniu ataku rozpoznaje jak bronią przeciwnicy i może jakoś inaczej zagrać. Musi on szybko podejmować decyzje i nadawać tempa akcjom, żeby one nie zwalniały, bo jednak ma się tylko 24 sekundy na rozegranie. I jeśli jest błąd 24 sekund, to głównie jest to wina rozgrywającego. Czyli do perfekcji musi mieć wyćwiczone podania i kozłowanie. Co do motorycznego aspektu, to wiadomo, że skoro jesteś mały, no to musisz być dosyć szybki w ataku, ale to też znaczy, że musisz być bardzo szybki w obronie. Ponieważ przeciwny rozgrywający w ataku też się opiera na szybkości. A jednak inna sprawa jest być szybkim w obronie, a w ataku. To inny ruchy nóg. Tutaj macie playlistę o pozycjach w koszykówce, jeśli wam się podobało albo wam pomogłem, no to napiszcie jeden w komentarzu. Dzięki, że mnie wysłuchaliście.